Dzień dobry, witam na portalu Khan Academy w języku polskim. W tym filmie chcę Ci pokazać, w jaki sposób można włączyć automatyczne tłumaczenie napisów do filmów, w których nie ma polskiej ścieżki dźwiękowej albo nie ma napisów przetłumaczonych po polsku przez człowieka. No, powiedzmy, że chcesz obejrzeć taki film, ale może nie znasz dobrze angielskiego, a mimo to chcesz się czegoś dowiedzieć. Po pierwsze, trzeba włączyć odtwarzanie. I tutaj tak trochę słychać jakby dwugłos, jakby echo, ale nie będziemy się nad tym skupiać. Włączymy ustawienia. Napisy są wyłączone, w związku z tym trzeba włączyć napisy. Angielski wygenerowany automatycznie. No i potem jeszcze raz, to jest transkrypcja z angielskiego na angielski, wybrać tutaj opcję przetłumacz automatycznie i wybrać język polski z tych wszystkich języków, które tu się pojawiają. Oczywiście to automatyczne tłumaczenie to jest usługa na YouTubie. Ono nie jest doskonałe, ale jest zdumiewająco dobre. W związku z tym umożliwi Ci, myślę, zrozumienie większości filmów, co do których polskiej ścieżki dźwiękowej albo polskich przetłumaczonych przez tłumacza napisów jeszcze nie ma. Was originally made, and how did that meaning change up to the present moment? One of the first things you can do when you approach a work of art